Siemaneczko, z tej strony Galo, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj w moje szponki trafiły dwie figurki takiego motywu lodowego, śnieżnego marki Schweich. Co ciekawe, jedna figurka, czyli nasz gryfon, posiada etykietki, natomiast nasz wilk posiadał taki o kartonik. Co ciekawe, u mnie na kanale będą też takie właśnie figurki, ale nie wszystkie. Nie będą wszystkie mityczne figurki. Nie będą wszystkie mityczne zwierzaki tak recenzowane, pokazywane i tak dalej. Po więcej informacji, jakie dokładnie będą to zwierzaki, jakimi będziemy się zajmować, no zapraszam do opisu generalnie pod film, bo tam będzie wszystko wyszczególnione. Jakie figurki będą się znajdować na moim kanale. Na pewno nie będzie jednorożców, bo ja nie jestem fanem jednorożców i od razu to mówię. Mimo tego, że to są figurki mityczne, u mnie na kanale ich nie będzie. Co innego Pegazy. Pegazy nie są takie najgorsze znowu. Też mi się jakoś szałowo nie podobają, no ale już wyglądają lepiej niż te jednorożce wszystkie. Dobra, głównie będziemy się zajmować takimi właśnie potężnymi latającymi zwierzakami, no ewentualnie będą wyjątki pokroju na przykład takiego wilka jak dziś, no ale raczej będą to zwierzaki latające. No dobra, przejdźmy do opakowania jak zwykle na początku. Mamy markę, czyli Schweich, mamy nazwę serii, czyli Eldrador. Mamy jakąś szatę graficzną takich lodowych klifów, takiego lodowego żywiołu w pełnej okazałości. Tu mamy informację, że niedozwolone dla dzieci poniżej 3 lat, ze względu prawdopodobnie na małe elementy. Tu mamy numer seryjny figurki, czyli 42452. Na odwrocie można zobaczyć coś takiego, mamy znowu wyróżnioną serię, markę, numer seryjny. Mamy pokazane, co powinno znajdować się w pudełku, czyli nasz wilk. Mamy tutaj jakiś taki walczący ze sobą żywioły. Tu jakiś smok zieje lodem. Tu jakiś lodowy golem próbuje uciec przed płonącym, ognistym, magmowym tygrysem, lwem. Tu jeszcze w tle można znaleźć ziemnego skalnego golema, którymi też nie będziemy się jakoś zajmować na tym kanale. Tu mamy wyróżnione takie inne motywy. Mamy motyw taki magmowy, ognisty, wulkaniczny. No i tu jest wyróżniony smok, który niedługo się pojawi na kanale. Mamy motyw skalny, tak jak już mówiłem, ziemny. No generalnie coś takiego. I tu mamy wyróżnionego jakiegoś właśnie golema z takim mieczem. Nie mam zielonego pojęcia z czym. Na pewno tą figurką się zajmować nie będziemy. No i mamy motyw oceaniczny, wodny, morski. I tu mamy wyróżnionego takiego rekina. Prawdopodobnie wzorowany żarłaczem białym, bo to jest jednak najgroźniejszy rekin w dzisiejszych czasach. Bo kiedyś w prehistorii tam był jeszcze megalodon, ale... ale to raczej megalodon nie jest. Chociaż... Bogom się w sumie megalodonem też trochę tak, jakby to powiedzieć, mogą się trochę tym megalodonem też tak inspirować. O, dobra, kod kreskowy, napis Made in China, mimo tego, że wyprodukowane niby w Niemczech, to tu pisze oficjalnie, skąd to naprawdę pochodzi. No i mamy oczywiście stronę do kanału na YouTube oficjalnego właśnie Schweich. Dobra, kartonik odkładamy na bok. Przechodzimy do naszego wilczka. Nie będę się na nim jakoś skupiał mocno, bo to są figurki ręcznie malowane do makiet, więc bardzo ciężko wychwycić jakieś błędy w tych figurkach. No naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Więc oceniając takie figurki, będę oceniał to, co mi się osobiście w nich nie podoba i na podstawie tego będę brał ostateczną ocenę, bo nie mogę powiedzieć, że ta figurka na przykład, nie wiem, ma brzydki pysk, bo takiego pysku brzydkiego nie ma. Nie wiem, jaki był zamysł na przykład twórców tej figurki, jak miał wyglądać ten pysk,
Najprawdopodobniej miał wyglądać ten pysk tak idealnie, jak wygląda tutaj. No naprawdę nie ma co do zarzucenia pod względem samej budowy jego, bo on jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie. No widać po prostu z 30 km, że to jest tak naprawdę wilk. Nawet nie zbierając tych figurek, nie interesując się, taki czysty strzał, ładna po prostu kita, wszystko takie duże futerko, mocny pysk, ostre zęby, no to od razu, kto nie wejdzie, kto zobaczy to, powie, no wilk, proste. Dobra, więc tak jak już mówiłem, zajmujemy się rzeczami, które mi się osobiście nie podobają. No i zaczniemy od pysku. To jest jedna z rzeczy, która mi się nie podoba, ponieważ no jest taka, nie wiem, nie pasuje mi. W zasadzie nie tyle nie pasuje mi sam pysk, tylko nie pasuje mi to, że to jest takie dziwne trochę. Tak jakby krzywo namalowane. Jak widzicie, tu tak jakby, tu jest grubiej namalowane na czarno, tu już mocno cienko, tu znowu jest grubiej. No i z drugiej strony jest bardzo podobnie, więc to mi się osobiście nie podoba. Kolejną rzeczą, która mi się nie podoba, to jest ta czerwona kreska tutaj. Nie wiem, czy to miało przedstawiać jakąś krew, czy jakiś wzór, no ale według mnie do tego wilka niby pasuje, ale mi osobiście to nie pasuje. No i ostatnią taką rzeczą, do której mogę się przyczepić, a w zasadzie dwoma takimi drobnymi rzeczami, są pazurki. Mogli zrobić te pazurki takie lodowe, no z krwi i kości, jak ten element tutaj. I te kolce, co są na tylnych łapach, też mogli, no, zrobić takie ładne lodowe, no, a nie takie jasno-niebieskie. No nie pasuje mi to osobiście, nie podoba mi się to. Z takich rzeczy, które mi się podobają, no to sama faktura jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona. Bardzo fajnie jest zaprojektowana, sama kolorystyka też bardzo dobrze przedstawia nam motyw, jaki miał być, czyli śnieżny, przedstawia nam, co tak naprawdę miało się znajdować na tym, no, bardzo ładny wzór. No i te kolce na grzbiecie robią tutaj po prostu robotę. Nie dość, że jest ich sporo, to jeszcze są tak ładne i tak fajnie są zrobione, że jak przykładam palec, to widzicie takie zakrzywienie, tak jakby naprawdę to było zrobione z lodu. No naprawdę to jest ogromna, ciekawa i bardzo ładna, naturalna rzecz. Brakuje mi po prostu, żeby to wyglądało tak jak to. To by było po prostu spoko. Dobra, podsumowując tą figurkę, moja ocena to jest 7,5 na 10, no za dużo wad ma, żeby dać mu więcej. Cena jest nawet dobra jak na taką figurkę. Jak ktoś chce kolekcjonować takie figurki, no to myślę, że z motywu śnieżnego, to taka figurka na start myślę, że jest dobrym pomysłem. No. Bo można za niewielkie pieniądze naprawdę zobaczyć, czy to jest takie coś jest dla was. Wiadomo, nie zobaczycie przez to całego potencjału tej firmy, bo gryf lodowy, no, pokazuje bardziej ten potencjał. No, ale za gryfa lodowego trzeba zapłacić 3 dyszki więcej, więc już 8 dyszek to już jest sporo jak za figurkę pojedynczą. Dobra, moja ocena, tak jak już mówiłem, 7,5 na 10. Spoko, daje radę w sumie. Stoi u mnie, no i godnie się prezentuje. Dobra, przechodząc tutaj, standardowo zaczniemy od informacji. Jest marka, a w zasadzie, no, tu jest marka. Tu jest seria. Tu mamy jeszcze napisane, skąd ta firma pochodzi. Tu mamy znowu informację, że niedozwolone dla dzieci poniżej 3 lat. No i w sumie tyle. Tu mamy jeszcze taką, o, takie plastikową, bo to ogólnie można zdjąć, bo to jest na sznureczku. A to jest tak przyczepione do łapki. No ja tego nie ściągam, bo to zbytnio nie przeszkadza. A nawet fajnie się prezentuje na tym i podkreśla to, że ta figurka naprawdę, no, raczej dla dzieci to się takie rzeczy ściąga. No u mnie ta figurka godnie stoi, się prezentuje i dlatego to mi tak zbytnio nie przeszkadza. Dobra, do naszego gryfona.
zaczniemy może od przodu zaczniemy, standardowo. Dziubek. W sumie nie, powinniśmy zacząć od rzeczy, które mi się nie podobają. No dobra, to zaczniemy od rzeczy, które mi się nie podobają, więc dziubek idzie na drugi plan. Rzeczy, które mi się nie podobają, znowu te same kolce, znowu ten sam problem, co z wilkiem śnieżnym. Czyli jakby te kolce były takie jak tu, albo dziubek, albo tu, byłoby spoko. Niestety tak nie jest. Kolejną rzeczą, która mnie tak może trochę zirytować, to widać, jak się dobrze przyjrzycie tutaj, no to widać łączenie, że to nie jest z jednego kawałka zrobione, tylko jest faktycznie ze sobą jakoś potem łączone, bo tu widać mocne szpary i to no nie wygląda za ciekawie. Z daleka aż tak nie widać, z bliska no już wygląda to gorzej, a najgorzej wygląda to tutaj. O, widzicie? A dziurka tu jest? Tu, dokładnie. Jest spora dosyć dziura. Dobra, z rzeczy, które mi się podobają, no to tak jak już zacząłem, dziubek. Jest kruchy, bo bardzo dużo figurek, przeglądając Allegro, zauważyłem, że bardzo dużo figurek jest z połamanym dziobem. Nie wiem, jak można połamać mu dziób. No, nie jest taki znowu łamliwy, ale chyba się da. No, dziubek jest naprawdę bardzo ładny, taki lodowy, wow. Podoba mi się mega ten dziubek akurat. Tutaj mamy takie kolce na grzbiecie już i też są z takiego fajnego lodowego materiału, tak można to nazwać. No i też wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Tutaj ogon również ma te lodowe elementy, też wygląda fajnie. Tu jest tak fajnie pokryty, o, tu jest tak fajnie pokryty na biało. A tu już jest taki lodowy, więc no fajnie ci się prezentuje. Naprawdę daje radę i wygląda to no przepięknie, no co tu dużo mówić. Cała konstrukcja gryfa faktycznie pokazuje, z jakim zwierzakiem mamy do czynienia. Mianowicie gryf, jak ktoś nie wie, to jest lew. To jest lew. Powiedzielibyście, że to jest lew? Tak, to jest lew. Można to łatwo wywnioskować po tylnych łapach. To jest lew z dziobem orła, skrzydłami orła oraz przednimi łapami również orła. Więc to jest taka hybryda. Taka hybryda z krwi i kości, czyli połączenie lwa oraz orła. Jak ktoś nie wie, to już wie. Ale raczej dużo osób to wie, no bo to widać gołym okiem, co to tak w zasadzie ma być. Dobra. Co do skrzydeł, to jest pierwsza figurka, którą wam pokazuję, która ma te skrzydła składane. Fajnie, można fajnie je dopasować, można fajnie je wyprofilować, bo są na takich fajnych zawiasach kurkowych. Co ciekawe, te skrzydła pasują do Lego. Prawdopodobnie te, nie pamiętam czy te, czy od smoków. Od czegoś tam pasowało i to wam na pewno któregoś pięknego dnia będę chciał pokazać. Więc to można fajnie wyprofilować. Same skrzydła też mają takie końcówki lodowe. Tu już są takie mniej przezroczyste. Tu już wchodzą w biały. No a tu na samym końcu wchodzą już w taki szary, czarny, taki brudny, śnieżny kolor. Wygląda to ładnie. No bardzo ładnie. Oczywiście skrzydła można sobie dopasować. Można sobie te skrzydła wyjąć. O. No i teraz bez tych skrzydeł widzicie, że tego lwa bardziej przypomina. A te skrzydła same w sobie są no naprawdę potężną sprawą. Tylko trzeba na to uważać, bo to jest akurat strasznie takie gętkie. Dobra. Wkładamy mu te skrzydła. No i jak na takiego gryfa, za 8 dyszek, tak jak już powiedziałem, no to naprawdę będzie bardzo wysoko oceniony, bo jedyną wadą, którą tu wychwyciłem, to jest ta trochę niedokładność tutaj, no ale z daleka to naprawdę nie przeszkadza, no i to jest niedokładne, to jest słabe. A reszta sprawia, że ten gryf naprawdę jest przepiękny i daje radę, bardzo ładnie. Jedna z moich ulubionych chyba figurek. A nawet moja ulubiona figurka lodowa,
Ode mnie ocena bardzo wysoka, 9 na 10. No naprawdę jedyną wadą, tak jak już powiedziałem, jest to. No i trochę, że tu to wychodzi. A jak stoi bokiem, przodem, to tego tak nie widać. Gorzej jak ustawicie tą figurkę tyłem i pokażecie ją bezpośrednio z bliska komuś. To wtedy widać. Bo teraz stąd w kamerze bardzo ciężko wychwycicie, że tu jest dziurka. Dobra, dzięki za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Możecie zostawić łapkę w górę. Możecie zostawić subskrypcję dla zasięgu. Wow! Ale ma pazurki trochę pouszkadzane. Oj, grywku, grywku. Nic chyba z Ciebie już nie będzie. Oczywiście żartuję. Dobra, no to dzięki za oglądanie. Możecie zostawić łapkę w górę do zasięgu, możecie zostawić subskrypcję i możecie zajrzeć do opisu, gdzie są wyróżnione wszystkie mityczne zwierzaki, które będą się znajdować na moim kanale. Dobra, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Elo.